Wysoka Rado, proszę wszystkich Państwa o powstanie. Minutą ciszy uczcimy pamięć świętej pamięci kardynała Mariana Jaworskiego. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie, zwołaną na wniosek burmistrza miasta Lubaczowa, 22 w obecnej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali porządek dzisiejszych obrad. Obecnie przedstawię zaproponowany porządek. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2020 roku, w punkcie piątym podjęcie uchwał, w punkcie szóstym sprawy różne i w punkcie siódmym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad Państwo radni macie jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. W związku z tym, że następuje zmiana systemu informatycznego do prowadzenia sesji, będziemy w dalszym ciągu głosować ręcznie, dlatego przystępuję do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymał w sprawie porządku obrad? Pan Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu czwartego. W punkcie czwartym jest przyjęcie protokołu z obrad sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2020 roku. W biurze Rady wyłożony był protokół. Nikt do chwili rozpoczęcia obrad z Państwa nie zgłaszał uwag. Czy w chwili obecnej do tego protokołu mają Państwo jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przez Wysoką Radę przyjęty. W punkcie, w piątym punkcie dzisiejszych obrad jest podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. I w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym jest to kwota zmniejszenia 1070 zł. I proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej, o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, panie skarbnik, szanowni zebrani. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są pytania lub jakieś zastrzeżenia do tego projektu uchwały?
Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro? Za. Jan Radłowski? Za. Małgorzata Strycharz? Za. Adam Szołański? Za. Paweł Włoch? Jestem za. Marta Zabrońska? Za. Stwierdzam, że Rada przyjęła tą uchwałę. Drugi projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. Również poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie. Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro? Za. Jan Radłowski? Za. Małgorzata Strycharz? Za. Adam Szałański? Za. Paweł Włoch? Jestem za. Marta Zabrońska? Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Trzeci projekt uchwały, do którego wpłynęła autopoprawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2020 rok i w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym, zwiększenie dochodów budżetu na 2020 rok w kwocie 3 158 854 zł. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowa Rady Miasta również zajmowała się powyższym projektem uchwały oraz autopoprawką do projektu uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro? Za. Jan Radłowski? Za. Małgorzata Strycharz? Za. Adam Szałański? Za. Paweł Włoch? Za. Marta Zabrońska? Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok i również w paragrafie pierwszym, w punkcie pierwszym, zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 rok o kwotę 114 773 tysiące. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały na dniu wczorajszym komisja się zajmowała, zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza. Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje na temat danego projektu i zaopiniowaliśmy go pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak? Za. Rafał Dudzic? Za. Marta Fircowicz-Mazurek? Za. Marek Hadel? Za. Stanisław Kusek? Za. Roman Łańcucki? Za. Marek Małecki? Za. Zdzisław Mamczura? Za. Piotr Pióro? Za. Jan Radłowski? Za. Małgorzata Strycharz? Za. Adam Szałański? Za. Paweł Włoch? Jestem za. Marta Zabrońska? I za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2020 rok i w paragrafie pierwszym wprowadzi do budżetu miasta Lubaczowa na 2020 rok następujące zmiany w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obsługi oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały komisja zajmowała się w dniu wczorajszym. Zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest? Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia numer 257 z dnia 24 czerwca 2020 roku. I również pana Jana Radłowskiego. Proszę o opinię. Również tym projektem uchwały komisja zajmowała się w dniu wczorajszym. Zapoznała się z wyjaśnieniami pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższą uchwałę pozytywnie. Chodzi tu o przebudowę ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie Nowa i Konopnickiej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Twierdzę, że uchwała została przyjęta. Do siódmego projektu uchwały również wpłynęła autopoprawka i Komisja Budżetowo-Gospodarcza pracowała nad razem z tą autopoprawką, więc proszę pana przewodniczącego o opinię. Komisja Rady Miejskiej Budżetowo-Gospodarcza w dniu wczorajszym zajmowała się wczoraj projektem tej uchwały oraz autopoprawką do tej uchwały. Zapoznała się z wyjaśnieniami pani skarbnik, pana burmistrza. Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje i zaopiniowaliśmy to pozytywnie. Chodzi tu o przebudowę dróg powiatowych ulicy Konopnickiej, Mickiewicza oraz Krasińskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. Bardzo proszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzit. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała również została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencyjnej gruntu numerem 1452/6 położonej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w dniu wczorajszym zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzit. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. I Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii. Również w dniu wczorajszym komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzit. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencyjnym gruntu numer 3575/125 położonej w Lubaczowie przy ulicy Słonecznej. Proszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja również zajmowała się powyższym projektem uchwały w dniu wczorajszym. Zapoznała się z tym projektem, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzit. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Jestem za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy punkt 5. Podjęcie uchwał. Przystępujemy do punktu 6. W okresie wakacyjnym nazbierało się parę pism, więc pozwolicie państwo, że je odczytam. Pierwsze pismo, które również i było na stronie, na stronach internetowych. Petycja
My mieszkańcy i użytkownicy posiadający posesję przy ulicy Kopernika pomiędzy ulicą Kościuszki i ulicą Krasińskiego zwracamy się z prośbą o zmianę organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań. Literka A, ulica Kościuszki z ulicą Kopernika i ulicą Piłsudskiego. Literka B, ulicy Kopernika z ulicą Krasińskiego. Po reorganizacji z czerwca 2020 roku ulica Kopernika na tym odcinku stała się w godzinach szczytu 10, 12, 14, 16 rzeką nieprzerwanie płynących samochodów od 150 do 180 samochodów na godzinę. Niedużo lepiej jest przez resztę dnia. Trzy strumienie samochodów, dwa z ulicy Kościuszki od strony kościoła i od strony pomnika oraz trzeci od ulicy Piłsudskiego zostały skierowane na najwęższą w Lubaczowie ulicę Mikołaja Kopernika 5,65 metra, na której jedna strona jest zajęta parkującymi samochodami. Chodniki są bardzo wąskie, przeważnie 0,9 metra, przy czym z jednej strony na spornej długości chodnika nie ma w ogóle. Tym samym na skrzyżowanie ulicy Kopernika z ulicą Krasickiego wjeżdża w ciągu godziny ponad 300 samochodów, to jest 5-6 samochodów każdej minuty. Droga przez skrzyżowanie jest największym ciągiem pieszym z osiedlem Słowackiego do rynku. W bezpośrednim obrębie znajduje się przychodnia rejonowa, sklep zielarski, bar, sklep wodno-kanalizacyjny, a w odległości 80 metrów szkoła podstawowa. Przy takiej ilości przejeżdżających samochodów i tak dużym ruchu pieszych, szczególnie dzieci, jest to najbardziej ruchliwe i niebezpieczne skrzyżowanie w Lubaczowie. Ponadto znak stop powoduje duże zagęszczenie CO2 na skrzyżowaniu. Poza tym przy 110-metrowym odcinku ulicy Kopernika znajduje się 7 garaży, których użytkownicy mają problemy z wjazdem i wyjazdem z nich. Proponujemy przedłużenie jednokierunkowości ulicy Kościuszki od kościoła do pomnika, co odetnie strumień samochodów jadących w kierunku rynku, a jednocześnie rozwiąże problem ruchu przy przychodni Lumet. Podjazdy karetek pogotowia w nawiasie oraz przywrócenie kierunków jazdy samochodów na ulicy Kopernika i Piłsudskiego do stanu przed czerwcowymi zmianami. Prosimy o uwzględnienie naszych postulatów i nie narażanie nas i wszystkich innych użytkowników skrzyżowania i ulicy Kopernika na potrącenie przez samochody lub zatrucie CO2. Jest podany adres do korespondencji. Są podpisy mieszkańców, jak i również, że gdzie zostało to pismo, ta petycja przesłana. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji już pracuje nad tym problemem. Następne pismo, które wpłynęło do Rady, Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie w związku z licznymi informacjami od mieszkańców pragnie zwrócić uwagę na fakt braku realizacji w naszym mieście programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Pomimo wystawionej negatywnej opinii w sprawie programu, nie dokonano jego korekty, nie zastosowano się do wniesionych uwag oraz nie sprecyzowano poszczególnych działań. Projekt wyżej wymienionego programu powinien obejmować wszystkie kwestie zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt. Podpisanie umowy z firmą usługi techniczno-weterynaryjne Arka Vet z Przemyśla na odławianie zwierząt z uwagi na odległość dzielące obie miejscowości skutkuje opóźnieniem w działaniu, które wymagają natychmiastowej reakcji. Czynności te w praktyce często muszą po swoich godzinach pracy wykonywać pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaczowie. Przepraszam. Mimo, że nie należy to do ich zakresu obowiązków. Ponadto odławianie zwierząt bezdomnych winno być przeprowadzone w sposób ciągły, a nie okazjonalny. Często zgłaszanym przez mieszkańców problemem jest brak reakcji urzędu na wałęsające się czy ranne zwierzęta.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta brak jest informacji, gdzie i do kogo mieszkańcy mogą zgłaszać wałęsające się bezdomne zwierzęta poza godzinami pracy urzędu. Poważny problem stanowi też fakt braku umowy z lekarzem weterynarii w sytuacjach zdarzeń losowych, w których ucierpią zwierzęta, zarówno towarzyszące, jak i dzikie. Naszym wspólnym obowiązkiem jest walka z bezdomnością zwierząt, zapewnienie im godnych warunków bytowania i życia, a przede wszystkim skrócenie cierpienia. Błąkające się zwierzęta zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców miasta. Przyjęcie przez Urząd Miasta odmiennych niż w ustawie czy w rozporządzeniu zasad wyłapywania zwierząt bezdomnych lub w zakresie zapewnienia im opieki oznacza, że po stronie organu samorządu terytorialnego istnieje niechęć wkroczenia w tak zwaną materię ustawową i samodzielnego uregulowania takich zasad w drodze stworzenia wyjątku od ogólnych rozwiązań ustawowych. Tym pismem pana lekarza powiatowego weterynarii komisja rewizyjna się będzie zajmować, czy już się zajmuje. Również wpłynęło pismo w imieniu mieszkańców Lubaczowa stale korzystających komunikacyjnie z działek o numerach 2658 i 2657/15 będących własnością gminy miejskiej Lubaczów. Przedkładam pismo opatrzone podpisami zainteresowanych osób z prośbą o pozytywne stanowisko w sprawie. Zwracamy się z prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w przedmiocie podjęcia przez burmistrza miasta Lubaczowa działań mających na celu wykonanie nowego, utwardzonego ciągu pieszego i dojazdu do naszych lokali położonych przy działce numer 2658 i 2657/15 na ulicy Adama Mickiewicza w Lubaczowie, będącej własnością gminy miejskiej w Lubaczowie. Działka znajdująca się w ścisłym centrum miasta, ale zostaje wciąż pomijana przy planach remontu i wymiany jej nawierzchni. Prosimy również, aby po wykonaniu wnioskowanych prac wydzielić specjalne miejsce na tej działce do umieszczenia pojemników na odpady komunalne. Nadmieniamy, że do tej pory sami zajmowaliśmy się utrzymaniem czystości na tej działce przez plewienie chwastów, grabienie liści z rosnącego orzecha i odśnieżanie. Mamy świadomość, że estetyka ulic i chodników w mieście, a w szczególności w jego ścisłym centrum, jest wizerunkiem naszego miasta, jego władz i mieszkańców. Prosimy zatem Wysoką Radę Miasta w Lubaczowie o pozytywne stanowisko w wyżej wymienionej sprawie. I jeszcze to nie jest zaproszenie, ale też list pani poseł Teresy Pamuły, spóźniony, ale w odczytaniu moim oczywiście. Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska. 100 lat temu w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej zwaną Bitwą Warszawską. Została uznana przez historyków za przełomową w dziejach świata. Zwycięstwo Polaków nie tylko obroniło polską niepodległość, ale uratowało Europę przed bolszewizmem. Prawdziwy cud nad Wisłą. Z tej okazji serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności. Boże błogosław Polsce, Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP. Tyle pism, które wpłynęły do Rady. Teraz proszę bardzo, w sprawach różnych, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Czy Pan Burmistrz coś? Też nie. Jeśli nikt z Państwa nie będzie zabierał głosu, to dziękuję bardzo za przybycie i na tym zamykam nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie, 22 w obecnej kadencji. Dziękuję bardzo.